Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, przed nami kolejny odcinek z fabułą. No, jeden z ciekawszych pewnie. Dotarliśmy na wyspę Mgieł. Mam teraz płynąć za świetlikiem. Zobaczymy, o co chodzi. Jeszcze tylko zerknę. Okej. Mam nadzieję spotkać Ciri zaraz. Trochę to jest lipnie, że ja nie mogę tutaj spojrzeć. O kurka! Wiesiu, no. Za 1000 dostała. Jak to możliwe? Kurka, uszkodziło mi to dziadostwo łódkę. Nie zdążyłem zareagować. No dobra. Lecimy dalej. Teraz uwaga, uwaga. Jest coś, jakaś wieża. Ale nie tu. Jest i pali się światełko. Kurka, następna. Wstawaj, wieśniu. Wieśniu! Oż ty, kurka, mendo ty. Rozpieprzą mi, czym ja z powrotem popłynę. A tutaj jest jakaś mapka, ciekawe czy tu... Ej, no ta wyspa jest całkiem sporawa. Jest na środku to. Tu są jakieś dróżki. Ale żadnego znaku zapytania nie ma. Dobra, płynę dalej za świetlikiem. O! Coś się pojawiło różowego. Co to jest? Aha, latarnia. Dobra, jest przystań. Mój wiesiu, jak ty jesteś... Co to za dźwięki? Powiem, że jest dosyć ponuro tu, ale są skrzyneczki. Może jakieś rzadkie rośliny. Rogatek, to nie jest rzadko. Ej, no zobacz. Dobra. Nie, no ja tutaj muszę. Dobra, tu jeszcze był jakiś... Ferek. Dosyć ponuro tu jest, musicie przyznać. Nie, no bierzemy wszystko. Jeszcze tu coś jest. Tak jakby tu się rozbiła. O kurde! Ostrze... Styr to i jakiś taki, nie wiem. Coś w rodzaju odgłosów Krakena tutaj słyszę. Słyszycie? Taki bas. Zobaczę ten mieczyk. O, może być sprzeda... Nie, do kolekcji pójdzie. Dobra, lecimy za ognikiem. Black. Tak się nie będziemy bawić. Gdzie jest Quen?
Będę używał Quen, bo niepotrzebnie tylko... Jest tu kilka dróżek. Aha, czyli to jest ta dróżka, się wznosi, to będzie do tej wieży już. Ale chciałbym tu połazić jeszcze. Pójdę kawałeczek tu. Zobaczymy, czy tu coś ciekawego będzie. Są tu jakieś ogniki, ale nie ma nic zbierania samochodu. Sama walka to mnie nie interesuje. Myślałem, że tu będą jakieś skrzynki albo coś takiego. Dobra, idę za ognikiem. Ognik czeka na mnie. Czy tam świetlik. Jest jakiś domek. Czyli to nie w tej wieży. Myślałem, że... wieży, którą było widać. No, czy będzie Siri? Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Wyobrażacie sobie, taka wyspa, latarenki i świetlik. Zatrzymuje się przy jakiejś tam chatce. Tam jest jakiś kuferek? Tak. Muszę szaberek taki delikatny porobić jednak. Dobra. Wchodzimy. Najpierw sobie screenshotika zrobię. Wchodzimy do środka. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspirację szlak trafił. Coś ty za jeden i czego tu szukasz? Mówią na mnie Geralt. A wy coś ty za jedni? To wiedźmi. Słyszałem balady o nim i tej czarodziejce. Jakiej było? Cichaj! Ale kto może mieszkać na takim... na takiej wyspie? Yennefer. Czarodziejka to Yennefer z Wengerbergu. O, to to! Jej oczy miotają błyskawice, a serce jak bryła lodu. Jak to szło? Jak pragnę zdrowia. Ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt. Przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zostało bezpie. A w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc nie dziw się, że jesteśmy nieufni. A to jest co jacyś rozbitkowie. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajże spokój. Dobrze wiesz, o co mu chodzi. Co? Ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skellige do Nowigradu. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika, który ponoć znał drogę do ukrytego skarbu. Ta rozmowa za bardzo się przeciąga. Dogadajmy się jakoś. Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zwieść. Nie jestem demonem. Przekonam was, że nie macie się czego bać. Niby jak? O! A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Iwo, Gaspard i Ferenc. Nie znacie moich możliwości. Ten Iwo, gdzie go szukać? Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu.
Gdzie szukać Gasparda? Pan powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Czyli w latarni będzie Gaspard. Pójdziemy tam na końcu. Gdzie poszedł Ferenc? Na zachód. Ponoć jest tam jakiś statek. Ferenc. To złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Cieszę się, że rozumiem. Poszukaj Iwo w jaskiniach. Lecimy. Kurka, włos się jeży na dupsku. Ile mam czekać? Kurka, no atakujecie czy nie? To jest jakieś takie urwisko. Jaki pościg. No chodź już. Skakuj. No, dawaj. No. To by było na tyle. Najbardziej mnie rozwala ten taki dziwny dźwięk. Dobra, nic tu więcej chyba nie było. Jestem ciekawy, czy tu jakieś miejsca mocy są. Bardzo jestem ciekawy, bo tego nie chciałbym znowu wypuścić. To jest gdzieś tam. To nie chcę tutaj skakać. Pójdę grzecznie ścieżką. Same dmuchawce. Jak tu światła nie ma, dmuchawiec to przecież nie jest cieniolubna roślina raczej. Są jakieś dziadostwa, dobra. Baby wodne czy coś. Dużo dobrych rzeczy dały. I ten dźwięk dziwny jest coraz bliżej. Dobra, tu jest ta jaskinia. Ha! Nawet nie wiesz, jak się cieszę! Spotkałem twoich przyjaciół. Chodź! Dobra, już schodzę! Tylko się nie zabij, ty! A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. O Jezu! Kurde bela, wykrakałem. Nie żyję. Zaraza. Ja pieprzę. Tutaj kolejne baby. Tu jest jakieś takie przejście dziwne. Nie ma tu żadnej skrzynki, nic. Ten gościu przy sobie nic nie miał. Kurde, powiedziałem w złą godzinę. Łeb sobie. No tu jest jakiś statek. Są jakieś pakunki. Trzeba tu poszukać. Szmaragd.
Jest babsztyl. Babsztyl! Ono tu. Jeszcze tu zobaczę, bo tu jakaś skrzyneczka jest chyba. Oj tak. O, wreszcie! Orkacz to będzie... Nareszcie znalazłem miksturę jakąś, już tak dawno. Niczego nie znalazłem, muszę zerknąć. Alchemia i co? Orka. Zwiększa zapas powietrza, nareszcie! Pod wodą o 50% i poprawia widoczność w czasie nurkowania. No kurde bela! Wykonaj przedmiot, nareszcie! A czy mam jakaś wyśmienita orka? Nie mam. No ale... Bardzo się cieszę, bardzo, naprawdę. Jak ta orka wygląda w butelce. Zamieć je pełnia. Kot. Biały miód, kot. A to jest zwiększa maksymalną żywotność o 300 tylko? Co to za mikstura, skoro ja mam 4300? Zamieć. Ulepszony puszczyk. No to gdzie jest ta orka? No teraz to jest tu. Czas trwania 180 sekund, czyli można płynąć. Super. 50% dalej. Bardzo się cieszę, że tu na szaber przyszedłem. Tak mi brakowało właśnie tego eliksiru. O, a to co? Aha, rogatek. Jest następna skrzyneczka. No szkurka, jestem w czepku urodzony. Wiem, że byście chcieli fabułę, a tutaj takie szukanie was nie interesuje za bardzo. Proszę. Uola Boga, ile dobrych rzeczy ciekawych. Tam jeszcze widzę... Jakaś skrzynka jest pod wodą. Lepsze niż kontrabanda. Może dlatego znalazłem to? To jest jakaś podpowiedź, że tu... pomniejszy. Tam na górze coś jeszcze widzę jest. Teraz to ja mogę pływać, kurde. O, jeszcze tu jest. Co to kurka za dźwięk? Nie no, tu nie było skarbu żadnego. Jeszcze kawałeczek mogę pójść, tylko żeby mnie tu coś nie zabiło. Zresztą to jest koniec tego wybrzeża chyba. Tu jeszcze tylko to dziadostwo, to nawet tego nie chcę. Dobra, idę szukać tego gościa. Tak jakby kraken jakiś, albo co? Coś bardzo wielkiego. Dobra, tędy to mnie prowadzi. Są grzybki. To co? 6 orenów w pieńku ktoś ukrył, no to ładnie. Ciekawe, czy tu są jakieś unikalne te, bo pewnie tutaj to na pewno nie wrócę już. Nigdy. Dobra, tu jest ta dróżka. Lecimy teraz do tego gościa. Czyli i tak muszę tędy iść, proszę. No, są te dziabongi.
Tutaj załatwiłbym jakimś księżycowym kwestem. Dobra, gdzieś tu będzie, tylko żeby nie zginął. Kurka, mam nadzieję, że na drzewo nie wlazł, bo będzie schodził sobie znowu, kark skręci. Uciekał o. przed biesem. Za Bies. Wolno. Kurde, coś mnie nie wpuszczą chyba. Dobra. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. No szkoda. Ale jest bies, jest impreza. Będziemy walczyć z biesem. Chodź. Dlaczego nie mam Quena, no ludzie? Coś bies jakiś otumaniony. Ojojoj, a to co to się stało? Ślepotę jakąś rzucił dziwną na mnie. Kupę biesa też zebrałem. Może się przyda do czegoś. No tu więcej widzę było. Dobra. Tu u góry są jakieś dwie roślinki. A, dmuchawiec i... liście blekotu. Tak się czuję, tutaj takie dźwięki są. Dobra. A teraz droga do tej latarni. Myślałem, że tam Ciri będzie. Tylko dlaczego bies nie miał żadnej skrzynki? Powinien mieć. Bies powinien być jak sroka. Chyba, że tu gdzieś jest, tylko ja przegapiłem. No proszę! Jest unikatowy miecz. Jest olej. A tu co? Jest skrzynka? Tam dużo... O, jest skrzynka! Już widzę z daleka. To nie jedna. Większy kamień! No i to mi się podoba. Odwar z bazyliszka. Proszę bardzo. Podoba mi się to. Dobra, płyniemy. Aż sobie dziabnę sobie ten fantastyczny eliksir. Gdzieś ja tu widziałem jeszcze skrzyneczkę. Jest. Jest, jest. Łojeny, tylko jeden kamuszczek. Dobra, uciekam, bo mnie zaobić. No dobra. Słuchajcie, to teraz dzida do tej lokacji najfajniejszej, czyli... wiadomo. Latarnia morska. Aczkolwiek na takiej wyspie mgieł nie wiem po co, no ale dobra. Skoro jest, to jest. Prawdopodobnie na wyspę rzucona jest klątwa. A kiedyś żyli tu ludzie. Byli szczęśliwi. No, tutaj mnie prowadzą te kropeczki. Jest droga chyba do tej latarni. Dobra. Ja.
dziadowskie mglaki. Czy co to było? Tego zielska już nazbierałem tyle, że mógłbym, kurde, świniakom dawać codziennie. Tak jak pokrzywy. Dobra. Kurczę, no. Niby mnie teraz tu już... Nie, no widzę tą latarnię do licha. Te kropeczki są do dupy. Czasami. Mam nadzieję, że będziesz żył, bo twoi kumple... Zobaczcie, jakie klimatyczne miejsce. Jest światło na górze, no, cały czas. Oho. Strychulec w życiu. Najpierw skrzynka, później rogatka. Proszę, no. Ciężka zbroja z Hindarsfjall. Nareszcie zacząłem znajdować coś. Dobra. Hej, wstawaj. Sio, do budy mruczej. Wstawaj. Co się dzieje? Coś ty zajedę? Jestem Geralt. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Ciekawe, co jesz? Kim wy w ogóle jesteście? Rabeniki wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter, dla przyjaciół śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków, ale cóż zrobić. Chodźmy. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. Mhm. Zaprowadź go do chatki. Ciekawe, ile mglaków po drodze będzie i tego latającego dziadostwa. Chodź. No jak w kimę tu? Kurde bela. Ty. No wstawaj. Ci Ardem pociągnę, to od razu się obudzisz. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana?
To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Tutaj skrzyżowanie będą potwory. Tędy? Gdzie ta chatka? O kurczę, no niestety. Tą dróżką. Tylko że górą. Ale Lipton. Chodź. Górą trzeba iść. Zamotał się tam. Nie, leć. No, jesteś. Krasnoludek, chodź. Jeżeli dobrze widziałem, to niestety tędy trzeba. Pokaż, co umiesz. Dobra, wchodzimy wyżej. Tu już wytłukłem te ptakulce, to pewnie ich więcej nie będzie. Dawaj, mały, bo kurde się wleczesz. A, już uderzasz w kimę. Leczysz się, masz krótkie nóżki, ale szybko byś mógł przebierać nimi już. No wstawaj! A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam kogoś. Tutaj? Tak wypadło. Nie masz ochoty o tym rozmawiać? Nie bardzo. Jest chatka. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy? On już się odezwie. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar. Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspar! Coś ty taki niewyraźny? Tam zaraz niewyraźny. Nie wyspały jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. O co chodzi? Jest zimna i leży bez ducha. Musiała umrzeć krótko przed naszym przybyciem. Zaczekajmy przy łodzi. Niemożliwe.
Niemożliwe, no. Co się dzieje z czarodziejskim fletem? Dziecko przeznaczenia. Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. Tak, powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spalni. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Czeka w Kermoren razem z innymi. Odczarowaliście go? Ta, opowiem ci po drodze. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Zaraza. Uciekają. Ale... Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby... Aha. Dziki gon. Jest. Zabierz nas stąd. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. No dobra, czyli wracamy do domu, a dom to oczywiście Kermoren.
Ciekawe tylko, ile czasu da nam dziki Gon. Dawno tu nie była. Witaj, maleńka. Ciri! Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy. Takich was zapamiętałam. Co? O kurka wodna, ty! Siostrzyczko. Co to ma być? Jest moja ruda laseczka, ale no... Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Dobrze was znów widzieć. Chcecie chwilę dla siebie? Przepraszam, nie chcieliśmy cię. Wiem, po prostu pytam. Chcecie chwilę dla siebie? Czarna ladacznica. Jeśli naprawdę nie masz nic przeciwko. Nieźle to przyjęła. Albo chcę, żebyśmy tak myśleli. Długo cię tu nie było, co? Za długo. Jak komnata gościnna? Coś się zmieniło? Łóżko. Łóżko się popsuło. Nie szkodzi. Możemy spać na podłodze. Rozłożymy sobie skóry i... No kurka wodna, co? Przyzwoitka? Lepiej już chodźmy. Dobra, moi drodzy. Znasz dziki Gon jak nikt inny. Wiesz coś o mnie? Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrolować. Nowe zadanie. Bitwa w Kaer Morhen. Moi drodzy, to jest koniec tego odcinka. W przyszłym będzie gorąco, coś czuję. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.